No, witam, witam, witam. Witam, witam, witam serdecznie. Dziś zobaczymy sobie partię taką. Ja wiem, białymi gra Spassky, a czarnymi gra Klaus Darga. Olimpiada szachowa Warna, czwarta runda, 1962 rok. E4, C5. Taka normalna sycylijska. Skoczek F3, skoczek C6, D4, CD4. Wariant Paulsena. Obecnie to niektórzy nazywają wariantem Kana, niektórzy odważniej wariantem Tajmanowa, jako nowoczesną modyfikację systemu Paulsena. Skoczek C3. Hetman C7, goniec E3. Spassky rozwija się spokojnie. A6, A3. Nie puszcza gońca na B4, ponieważ skoczek C3 jest słabym ogniwem. Więc tak się nie spieszy. B5. Jak widzimy, Klaus Darga w ogóle się nie przejmuje. Idzie ostro do przodu. A Spassky rozwija figury. Goniec B7, F4. No, można tak, jeżeli zagra też skoczek F6, goniec F3. Pozycja jest równa. Pozycja jest równa, nikt nie stoi lepiej, nikt nie stoi gorzej. I D6. I można powiedzieć, że powstała pozycja typowa dla systemu Scheveningen. Bardzo często tak jest, że z Paulsena, z wariantu współczesnego, czy nawet z Neudorfa, powstają pozycje w systemie Scheveningen. Roszady trzeba zrobić, skoczek A5, a to jest wątpliwa koncepcja. A z jednej strony poprawna, bo skoczek chce przyjść na C4, zaatakować punkty B2 i E3, ale jest to powolne. Czarny król zostaje w centrum. Lepiej było zroszować albo wymienić na D4. Jedna figura atakująca mniej. Spaskiemu w to graj. Przypominam, że w 1973 roku podczas Mistrzostw Związku Radzieckiego fantastycznie wygrywał m.in. sycylijski z Raszkowskim, z Awierkinem. Już nie mówiąc o słynnych göteborskich trojaczkach. Skoczek C4. Jeżeli kogoś interesują göteborskie trojaczki, proszę o tym napisać w komentarzu do filmu. Skoczek C4. I proszę, Spassky zostawia pionka na B2. Spassky nie bawi się w żadne takie, oddaje też czarnopolowego gońca. Jak widzimy, Darga wzdryga się przed wzięciem piona B2 i słusznie. Hetman E3, D5, D5 i to się nazywa wyjaśnienie sytuacji na swoją korzyść. Biały już ma przewagę, po skoczek D7 jest problem z obroną pionka E5. Spassky rozwiązuje to prosto i przerzuca hetmana do ataku punktu F7. Skoczek B6, teraz widzimy, że hetman z B7 wzdłuż siódmej linii broni punktu B7. Wieża D1 podciąga ostatnie rezerwy i skoczek znowu idzie na A4. No, tak można grać w szachy, ale nie ze Spasskim. Spassky wymienia, ucieka królem do narożnika, żeby na czarnopolowej przekątnej nie było nieprzyjemności. Goniec C5 i mają Państwo możliwość po raz pierwszy zakombinować jak Borys Wasylewicz Spaskis. Czas start. Pojawiam się i znikam. Maleję się, robię coraz większy. A czas leci jak przysłowiowa doniczka i doleciał do końca. W obronie sycylijskiej, jak widzimy, tu białe mają przewagę na białopolowej szachownicy. Trzeba zatrzymać króla w centrum. W tym celu Borys Spassky dla wyrównania szans święci skoczka na E6. Ponieważ skoczek napadł na gońca, napadł na piona G7, tę ofiarę trzeba przyjąć. Proszę. I znowu mamy szansę. Kombinujemy jak Borys Spassky. Borys Spassky, mistrz świata.
Dziewiąty. Już w latach 50. grał świetnie. Musiał czekać do 69 roku na swoją szansę zdobycia Mistrzostwa Świata. Żyje jeszcze. Jeden ze starych, zacnych mistrzów świata, który jeszcze żyje. Myślę, że tu wszyscy znaleźli szacha. To nie o to chodzi, że to jest szach. Chodzi o to, że bierzemy drugiego piona. No, przypominam, dwa piony za figurę plus inicjatywa to jest taka rekompensata, więc to możemy sobie spokojnie hetman wypiąć. Oczywiście hetmanów nie wymienimy. Obie wieże uniemożliwiają wykonanie roszady. Hetman idzie z drugiej strony. Napad na piona E6, napad na piona G7 i trudno czarnym dorodzić. Najlepiej byłoby zagrać hetmanem na D7, ale to pole kontroluje wieża. Hetman C6, hetman G7, wieża F8, wieża C8 i proszę bardzo, jeszcze raz kombinujemy jak Borys Wasylewicz z paski. Gdzie ten zegar? A zegar czas minął i co my to widzimy? Zagrał hetmanem na G6. Bardzo sprytne posunięcie. Król nie może wejść, musiałby iść tu. No i co mu z tego przyszło, że król przyszedłby tu? Ano przyjrzyjmy się. Czy ktoś coś widzi? Bo ja nic nie widzę. I co po tym? I co po tym? Po tym nic nie widać. Po tym z paski by się poddał. Nie, to żarcik. No ale spróbujmy zobaczyć. Proszę bardzo. Czas, start. Czas minął i myślę, że wszyscy znaleźli posunięcie wieża D6. O, trzeba obronić pionę, bo grozi mat w jednym ruchu. Można to obronić tylko na jeden sposób. A teraz będzie pan szachuś. Król pójdzie do narożnika. I jeszcze jeden pan szachuś. I to kończy się źle. Król musi przyjść tu. Nie może się osłonić gońcem. I jeszcze jeden pan szachuś. Król idzie tu. I jeszcze pan Maciuś. Także widzimy, że z paski grał wybornie. Polecam jego partię. Dziękuję za uwagę.